Tytuł kursu: Roboty tynkarskie. Moduł: Narzędzia i sprzęt do wykonania tynków wewnętrznych i zewnętrznych. Temat: Sprzęt do tynkowania mechanicznego. Od czego zaczniemy, przygotowując się do testu? Może od sprzętu do tynkowania mechanicznego. No dobrze, a znasz jakiś? Na przykład agregaty tynkarskie. Spójrz, tak wyglądają. Te urządzenia wymagają dość skomplikowanej i wymagającej dobrze wykwalifikowanej obsługi. Czy ten agregat, który widzieliśmy na zdjęciu, może być pomocny przy każdej pracy? To znaczy, dobierając agregaty do konkretnej pracy, należy wziąć pod uwagę jego parametry. Czyli to one decydują o jego przydatności do danej pracy, tak? Dokładnie tak. Najpowszechniej stosowanym agregatem jest agregat ATM36S. Jest on wyposażony w pompy przeponowe i można nim podawać zaprawy na odległość do 200 metrów oraz na wysokość do 60 metrów. Czy jest dołączone do niego narzędzie, które ładuje składniki zaprawy? Nie. Składniki zaprawy ładujemy ręcznie przy użyciu naczyń służących do odmierzania ilości kruszywa i spoiwa. A jaki agregat stosujemy do wykonywania tynków z zapraw gipsowych? Stosuje się agregat ATG-IO, gdyż zapewnia on wymieszanie suchych składników zaprawy z wodą, która dozowana jest za pomocą przepływomierza. I może tłoczyć oraz narzucać zaprawę na tynkowane powierzchnie, tak? Tak, masz rację. Zaprawę narzuca się za pomocą końcówek tynkarskich i rozróżniamy dwie grupy końcówek. Sprężarkowe i bezsprężarkowe. A co to za urządzenie? To zacieraczka do tynków tradycyjnych. Służy do zacierania zapraw tradycyjnych i gipsowych. Zacieranie tynku przy użyciu zacieraczki mechanicznej przeprowadza się po związaniu zaprawy, ale przed jej stwardnieniem. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.